Dzień dobry, Jakub Pierzankowski, Łowicz 24. Dzisiaj naszym gościem jest trener Pelikana Łowicz, pan Grzegorz Wesołowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. To pana drugi sezon w zespole Pelikana Łowicz. Proszę powiedzieć, czym ten obecny będzie się różnił od tego poprzedniego? No myślę, że będzie trudniejszy, ponieważ reforma rozgrywek powoduje, że 8 zespołów się tylko utrzymuje, pozostałe wszystkie spadają do klasy niższej. I chociażby z tego względu drużyny będą znosiły się na swoje wyżyny swoich umiejętności, żeby pozostać w tej drugiej lidze. I z tego powodu nie będzie meczy przysłowiową pietruszkę. Wszystkie będą naprawdę bardzo ważne. I tutaj już po pierwszym spotkaniu w Elblągu widać, że tutaj każdy zespół naprawdę chce grać o wszystko i walka będzie bardzo zacięta do ostatniej kolejki. W poprzednim sezonie bardzo wyrazistą postacią tego Pelikana Łowicz był Rafał Kujawa. Obecnie w tym sezonie do Pelikana doszło 2 napastników. I czy oni są w stanie zastąpić Rafała Kujawa? Na pewno to są zupełnie inne typy napastników. To są inni chłopcy. Rafał miał swoje zalety, miał też swoje wady. Tutaj ja ściągając tych zawodników nie starałem się zastąpić Rafała Kujawy, tylko chciałem, żeby przyszli zawodnicy o innej charakterystyce. I to myślę mi się udało. Czy będą grać obaj, czy będzie grał jeden z nich, zobaczymy. Walka o miejsce w zespole trwa. Obaj mają taki swój styl specyficzny, obaj potrafią zdobyć bramkę i już w tych meczach o stawkę już swoje trafienia zaliczyli, także tutaj oby tak dalej. A czy mógł pan pokrótce scharakteryzować tych zawodników, którzy w tym sezonie do Pelikana przyszli? No, dokonaliśmy takich transferów, na jakich nas było stać. Przede wszystkim szukaliśmy zawodników, którzy są wolni i będą chcieli grać o najwyższe cele, bo taki sobie zakładaliśmy. Przyszedł do nas Pascal Ekwueme, napastnik z Pogoni Siedlce. To już wspominałem o nim, że jest to chłopak, który potrafi zdobyć bramkę, potrafi ustawić się tyłem do bramki w ten sposób, że nie straci piłki. Po poprzednich doświadczeniach z napastnikami potrzebowaliśmy takiego zawodnika. Adrian Świątek jest doświadczonym zawodnikiem, grał w wielu klubach na wyższym poziomie i również tą zaletę posiada, że potrafi zdobyć bramkę nieraz z niczego. To nieraz może naprawdę Adriana nie być widać, ale tą swoją bramkę zawsze potrafi strzelić. Jest to bardzo cenne, bo tego się nie da nauczyć, a tacy zawodnicy są wszędzie poszukiwani. Ja się cieszę, że nam się udało takich chłopaków ściągnąć. Dołączył do nas Piotr Koman w ostatniej chwili. Już od razu zdecydowałem się wstawić go do pierwszego składu, ponieważ to nie ma na co czekać, bo okres przygotowawczy jest tak krótki, że nie było czasu, żeby tutaj Piotrka wkomponowywać w zespół, żeby się poznawał, bo od razu z marszu. Ale jest na tyle doświadczonym zawodnikiem i potrafiącym grać w piłkę, że on sobie da radę. Już drużynka zaakceptowała. Widzę, że to postępuje bardzo szybko. Takiego zawodnika nie mieliśmy. Był Robert Łakomy w tym miejscu, który miał swoje zalety. Był bardzo wartościowym chłopakiem, ale tak zaawansowanego technicznie jak Piotr Koman tutaj w tym miejscu nie mieliśmy. Piotr Koman będzie grał obok Patryka Pymanowskiego. Czy to jest dobra mieszanka? No kto koło kogo będzie grał, to jeszcze zobaczymy. No, na razie zawodnicy muszą walczyć o miejsce w zespole. Na razie Patryk Pomianowski z Piotrem Komanem bardzo dobrze się uzupełniają. W meczu w Elblągu z Olimpią zdominowali środek pola i tam nie było co zbierać, można tak powiedzieć. Rzeczywiście grali do siebie, dobrze się rozumieli i o to chodzi. A proszę powiedzieć, czy napastnicy Ekwueme i Świątek, czy oni będą tak, że będą, czy będzie taka sytuacja, że obydwoje będą występować na boisku? No prawdopodobnie tak. No, przede wszystkim ja wychodzę z założenia, że zawodnicy muszą potwierdzać swoją przydatność do zespołu. Takie sytuacje, że ktoś musi grać, bo nie ma innego, no to nie chciałbym, żeby się zdarzało u nas. No, chciałbym, żebym ja wybierał spośród trzech dobrych zawodników na daną pozycję, a nie kogoś wstawiać z konieczności. Myślę, że w jakim ustawieniu wyjdziemy, to czas pokaże. Cały czas się ta podstawowa jedenastka krystalizuje.
Są pozycje takie, to wiadomo, w każdej drużynie są takie, że zawodnicy muszą czuć, że będą grali, że muszą być pewniakami na danej pozycji, bo taka specyfika pozycji wymaga tego. Natomiast pozostali muszą walczyć i do tego doprowadzimy, że będzie rywalizacja na każdej pozycji. A Mariusz Solecki? Mariusz Solecki jest tutaj naszym podstawowym zawodnikiem, ma ciągnąć grę, ma zdobywać bramki tak jak do tej pory. No chciałbym, żeby był jeszcze lepszy, żeby poprzez tą rywalizację, którą prowadzimy, żeby każdy z nich robił postępy. No Mariusz w tym pierwszym meczu grał 45 minut, no ale myślę, że to jest zawodnik tak doświadczony, że tutaj pomoże nam w niejednym meczu. Można powiedzieć, że w podstawowej jedenastce znajduje się trzech wychowanków Pelikana Łowicz. To jest Adamczyk, Pomianowski oraz Wyszogrodzki. Proszę powiedzieć, czy jest, jak pozostali Łowiczanie się znajdują w tej drużynie? Tutaj już pan powiedział podstawowej jedenastce. Ja mówię, cały czas chcę nawiązać do tego, że ta jedenastka będzie się zmieniać, bo jeżeli jest rywalizacja, to nie wolno nikomu zabierać tutaj możliwości gry w pierwszym zespole. Jeszcze w przerwie dołączyli do nas Artur Golański, Daniel Gołuch, Adrian Olszewski, to też są wzmocnienia z tego lata, gdzie wszyscy ci nowi zawodnicy no muszą się wkomponować i walczyć o miejsce w zespole. Tutaj nie ma nikt nie dostanie miejsca za darmo, za to, że tylko za ładne nazwisko. Mamy kadrę liczną 26 zawodników, z tego zawodników z Łowicza i z okolic jest 16. W tej kadrze 26-osobowej mamy 14 zawodników o statusie młodzieżowca. No to pokazuje, że no stawiamy na młodych chłopców, najlepiej żeby tutaj byli z okolic. Kiedyś te proporcje odnośnie pierwszego składu się odwrócą, że będzie większość zawodników z Łowicza, a tych przyjezdnych, nazwijmy to, stranierich, będzie mniej. Natomiast na dzień dzisiejszy ci młodzi chłopcy, którzy tutaj się uczą, jak ja tutaj mogę mówić tylko za tym, co jestem ten rok i trochę, czynią postępy i miło to oglądać. Natomiast na dzień dzisiejszy nie stać jeszcze niektórych, żeby decydować o obliczu pierwszego zespołu, o obliczu Pelikana. Tak jak pan przeczytał te nazwiska, to są zawodnicy, którzy walczą o miejsce w zespole, ale jest grupa młodych chłopaków, którzy nacierają i tutaj i Daniel Bończak, i Krystian Mycka, i Rafał Trakul, to są chłopcy, którzy w niedalekiej przyszłości odwrócą te proporcje w pierwszym zespole Pelikanu. Kapitanem zespołu jest Krzysztof Brodecki. Dlaczego akurat on? No Krzysiek ma tutaj wyrobioną pozycję, już od lat jest pełni funkcji kapitana. W każdej drużynie jest hierarchia, ma posłów w zespole, także tutaj no nie ma jakby innego kandydata tak dobrego jak Krzysztof. No wszyscy mu zawierzyli, jest dobrym duchem zespołu. A czy nie powinno być tak, że kapitanem powinien być właśnie wychowanek Pelikana Łowicz? No, czy ja wiem, jeżeli grupa ludzi decyduje o tym, że ma być ktoś, to ja nie chcę w to ingerować. Nie wiem, ja nie chcę takich sytuacji stwarzać, że ktoś jest z Łowicza, to ktoś mu się należy, a ktoś jest przyjezdny, no to trzeba go traktować inaczej. Ja traktuję wszystkich jednakowo i z tego założenia wychodzę, że wszyscy są zawodnikami Pelikana, poświęcili się temu, żeby grać dla Łowicza. Przyjechali tu niektórzy po kilkaset kilometrów po to, tylko żeby tutaj wylewać pot i łzy dla Pelikana i żeby Pelikan zaistniał w tej wielkiej piłce, w cudzysłowie oczywiście. Ponieważ brakło nam w tamtym sezonie trochę, no ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby co najmniej powtórzyć taki wynik, jak był ostatnio. I właśnie, tutaj stąd moje pytanie kolejne. Wspomniał już pan o tym, że zmienia się formuła, 8 zespołów spada. Na pewno będzie bardzo zaciekła walka o utrzymanie i tak samo jak i o awans. Czy czuje pan jakieś obawy tego, że coś może być nie tak? Znaczy, ogólnie myślę, że mamy na tyle silny zespół, że może myślimy bardziej, patrzymy raczej w górę tabeli niż w dół. Oczywiście liga wszystko boisko, wszystko zweryfikuje, no ale na dzień dzisiejszy myślę, ja nie mam takich obaw. Bardziej martwię się o to, w jaki sposób doprowadzić zespół do tego, żeby grał o najwyższe cele, żeby
żeby powalczył z presją przede wszystkim, bo sami sobie narzuciliśmy presję i w tym sezonie nie jesteśmy już zespołem, który może gdzieś tam zagrać, tylko już wszyscy oczekują od nas zwycięstw i dobrej gry. I my musimy z tą presją dać sobie radę i tutaj bardziej martwię się o to, czy zawodnicy wytrzymają tą presję, bo sportowo jesteśmy mocni i tutaj jakby o tą stronę się nie martwię. A natomiast musimy sobie dać radę z presją faworyta w każdym meczu, bo już było widać w Elblągu, że zdominowaliśmy gospodarzy, ale okazało się, że to wszystko było mało, że brakło, straciliśmy 2 punkty. A co obecnie na początku sezonu w aspekcie piłkarskim jest największą zaletą i wadą tej drużyny? W aspekcie piłkarskim na pewno jesteśmy mocniejsi sportowo, mamy kilku chłopaków, którzy doszli, którzy potrafią grać w piłkę, a i suma tych umiejętności powoduje, że ten zespół jest lepszy. Rok temu startowaliśmy z innego pułapu. Jaki to dało efekt, no to wszyscy widzieli. Myślę, że teraz powinno być lepiej. Na pewno tacy chłopcy jak Robert Łakomy czy Rafał Kujawa, gdyby jeszcze oni byli, można było powiedzieć, że jesteśmy mocni jak nigdy. Natomiast też myślę, że czas działa na korzyść tej drużyny, natomiast na dzień dzisiejszy no jeszcze nie jest to ten zespół taki zgrany, żeby rozumiał się w mieniu oka, bez słów. Jeszcze musi trochę czasu upłynąć, żeby ci chłopcy się zaklimatyzowali też, żeby poznali miasto, żeby poznali tutaj ludzi. No to wszystko musi trochę czasu minąć, ale ja myślę, że to idzie w dobrym kierunku. A proszę powiedzieć, jak na co dzień funkcjonuje sztab trenerski i jaki jest jego skład? No, moim asystentem jest Dawid Ługowski, trenerem bramkarzy jest Robert Nowogórski. Michał Brzuska zajmuje się odnową biologiczną i sprawami fizjoterapii. Andrzej Miziołek jest kierownikiem zespołu. Mamy lekarzy, Grzegorz Szymański, Piotrek Pochwała. Jest to najwyższa półka. Myślę, że tutaj pod tym względem tutaj jesteśmy naprawdę dobrze zabezpieczeni. No i staramy się wykonywać to, co najlepiej jak potrafimy. A jak często odbywają się treningi? No, trenujemy codziennie. Okres przygotowawczy upływał nam teraz też pod... Nie pojechaliśmy na obóz, ale upływał nam 2 treningi dziennie. Stosowaliśmy, także zawodnicy są w ciężkim treningu. Może to przyniesie efekty, zobaczymy. Proszę jeszcze powiedzieć, jakie najbliższe mecze czekają drużyna? No, najbliższą niedzielę o 11:15 gramy u siebie z Concordią Elbląg. Później wyjeżdżamy w piątek na szalenie ciężkie spotkanie do Znicza. Pruszków, ja byłem na ostatnim meczu. Pruszkowian u siebie grali ze Stalą Mielec, wygrali 3-1 i rzeczywiście tam czeka nas to niesamowita przeprawa. No ale wierzę w swój zespół i to przede wszystkim wierzę w to, że zaczniemy już grać na takim wysokim poziomie, a to będzie najlepszy moment, żeby na dobrym boisku, przy dobrej publiczności. Mecz jest o 19:30, także nie będzie na pewno upału, jaki dzisiaj na przykład panuje. No myślę, że powinniśmy już tak wystartować mocno. Życzę w takim razie powodzenia i dziękuję za rozmowę. Nie dziękuję, a za rozmowę dziękuję jak najbardziej.